To wszystko jest tak pomyślane jako przygotowanie gruntu, później mogą zrobić rzecz, którą następnie populacja zaakceptuje bez pytania. Tak może być. Możesz mieć rację odnośnie tego. Zostań z nami. Nasz gość Stuart Swedlow wierzy, że jesteśmy obiektem kontroli umysłów. Co ty o tym myślisz? Okej, witam z powrotem. Nazywam się George Norrie. Mój gość to Stuart Swedlow. Później będzie można do nas zadzwonić. Myślę, Stuart, że większość słuchaczy zgodzi się z tobą, że istnieją jakieś formy kontroli umysłu. Nie wiem, na ile rozległe, ale na pewno jakieś programy kontroli umysłu są realizowane nie tylko w tym kraju, ale na całym świecie. Zgadzasz się? Tak, wystarczy spojrzeć na populację. Ludzie nie działają we właściwy sposób. Coś niewłaściwego się dzieje. Około 10-15% światowej populacji, właściwie powinienem powiedzieć populacji Stanów Zjednoczonych. Będę mówił o tym, co znam, jest zaprogramowana w określony sposób. To oznacza, że ci ludzie mają bardzo, bardzo głęboko wiele warstw programowania, podczas gdy reszta świata jest zaprogramowana powierzchownie lub przez przekazy satelitarne. Ludzie zaprogramowani w określony sposób, a jest ich kilkadziesiąt milionów, mają wiele różnych konkretnych funkcji, które pozwalają wprowadzić określone plany iluminaty czy brokerów władzy. Na przykład to, co obserwuję obecnie. Kolejne etapy programowania inwazji istot pozaziemskich. Które zaprogramowano 40 lat temu i to ma za zadanie stworzenie odczucia w populacji. Że niedługo nastąpi inwazja czy atak wrogich sił z kosmosu. To jest w całości zainscenizowane i nie ma nic wspólnego z rzeczywistą inwazją, która nastąpi. Ale oni chcą, by ludzie tak odczuwali, bo gdy wprowadzisz strach w populację, ludzie są bardziej otwarci na kontrolę. Na przykład, gdy jesteś w płonącym budynku i ktoś ci powie: wiem, jak stąd wyjść, to zanim pójdziesz, niezależnie czy zna drogę, czy nie, tak, bo myślisz, że nie masz wyboru. Właśnie, stąd mamy w ostatnich latach te wszystkie informacje, spotkania w mediach, obserwacje UFO. Obiekty w przestrzeni, światła statków pozaziemskich, planetach podobnych do Ziemi. Tak przygotowują grunt, że w kosmosie jest życie, być może inteligentne. Czy twierdzisz, że wszystkie obserwacje UFO w ciągu ostatnich 40-50 lat, że to były operacje rządowe, aby wprowadzić ten program? Powiem, że wiele z nich było. Nie 100%, bo istoty pozaziemskie istnieją, ale rząd używa tego, aby trzymać ludzi w strachu. Tak.
Wielu ludzi, którzy twierdzą, że byli uprowadzeni przez kosmitów, po wprowadzeniu w stan głębokiej hipnozy lub głębokiej samoanalizie dochodzą do wniosku, że to nie byli kosmici, a ludzie przebrani za kosmitów, a później widzieli ludzi ubranych w wojskowe mundury. W czasie, gdy program inwazji kosmitów będzie się rozwijać, powiedz nam, jak to zostanie ogłoszone lub co zobaczymy, co się stanie. To bardzo dobre pytanie. Najpierw zaczynają od podstaw, zasugerowania, że istnieją istoty pozaziemskie i mogą nas zaatakować. Wczoraj ogłoszono w Australii, że w amerykańskich urządzeniach wykryto dziwny sygnał dźwiękowy. Z dalekiego kosmosu, ale to jest prawdopodobnie sztuczny sygnał. Takie informacje rozpowszechniane przez wiele lat, a potem filmy Star Trek, Gwiezdne Wojny i tak dalej. Co wdrukowuje w populacji akceptację dla istnienia obcych cywilizacji. E.T. bliskie spotkania trzeciego stopnia. Tak, a potem tworzą historie taką jak Billy and Barney Hines, chociaż Barney powiedział, że oni mieli na sobie wojskowe mundury. Więc byli tak naprawdę ludźmi. Osobom tym nałożono maskującą pamięć na prawdziwą pamięć, więc myślą, że zrobili to kosmici, a nie ludzie. Stworzyli też we wczesnych latach 60. technologię zwaną Blue Beam, niebieski promień. Ten niebieski promień tworzy holograficzne obrazy na niebie, na planecie, wyglądające bardzo autentycznie. I przez lata ulepszyli to tak, że mogą dodać dźwięk i fizyczne odczucie do tego holograficznego obrazu. Na przykład, jeśli pamiętasz, w zeszłym roku w Australii, tuż koło Sydney, wielu ludzi widziało duży obiekt. Potem uderzył o ziemię. Słychać było wybuch i ziemia się zatrzęsła. Kiedy ludzie podeszli do tego miejsca, nic tam nie było. Nic nie znaleziono. Tak, ale ten obiekt był widoczny na radarze. Okej, jak myślisz, jak zostanie ogłoszona inwazja z kosmosu? Co powiedzą w telewizji? Jak powiedział Ronald Reagan podczas sesji ONZ wiele lat temu, co by się stało, gdyby ta planeta stanęła przed zewnętrzną inwazją? W Boliwii coś uderzyło w ziemię. Jest tam ogromny krater. Wszyscy w okolicy zaczynają chorować. Water, and now everyone...
Oficjalnie mówi się, że to był asteroid, ale dlaczego ludzie chorują? Naprawdę nie ma tam zachorowań, ale media powtarzają oficjalną wersję. Tworzy się takie historie. A za rok mogą powiedzieć, tak, to była broń z kosmosu, dlatego ci ludzie zachorowali. Gdyby nas przekonali, że istoty pozaziemskie istnieją, czy powiedzą, że nastąpi atak na Ziemię? Tak, powiedzą, że nastąpi atak. Mogą do tego użyć ikon popkultury. Ostatnio w mediach była historia dotycząca Toma Cruise'a. Powiedzieli, że jest bardziej szalony niż zwykle, ponieważ pod swoim domem w Colorado buduje ogromny bunkier, gdzie jego rodzina może przetrwać przez lata. Bo on jest przekonany, że Ziemia będzie wkrótce zaatakowana. Zrobiono też film, remake Wojny Światów. Wszystko to wdrukowuje informacje. To dzieje się cały czas. Ludzie zaczną panikować i co zrobią? Wiem, że jest już przygotowany cały scenariusz. Najpierw zostanie ogłoszona inwazja. Potem włączą tak zwane programowanie zielonej gwiazdy. Zielona gwiazda to określenie na wszystkie programy związane z kosmitami, kontakty, inwazja i tak dalej. Wszystkie te przyciski będą zainstalowane w ludziach. Więc później przejdą do projektu Blue Beam, statki na niebie, może laser z nieba, tego typu obiekty. Niedawno CNN doniosła, że bieguny Ziemi są silnie bombardowane bardzo dziwnymi. Tajemniczymi falami elektromagnetycznymi i mikrofalami. I nie wiadomo skąd pochodzi bombardowanie, wiadomo tylko, że pochodzi z kosmosu. I ta informacja jest rozpowszechniana przez CNN, nie przez jakiś miesięcznik o UFO, a rząd otworzył specjalne biuro w Colorado do spraw badania tego zjawiska. Czyli rząd działa jakby coś tajemniczego się działo i jednocześnie dają znać, że coś się dzieje. Czyli pamiętając, niebieski promień, coraz więcej obserwacji statków, także przez pilotów, kilka miesięcy temu nad Wielką Brytanią. Zaobserwowany przez pilotów linii lotniczych, potem to bombardowanie biegunów, eksplozje, lądowania itd. Landings,
lądowania? Rząd ma pojazdy, które wyglądają jak UFO. Zbudowano je w roku 1951 i latały one wszędzie nad całą Ziemią. I one wylądują? Tak, będą miały miejsce kontakty, zainscenizowane kontakty, mające pokazać, że kosmici naprawdę istnieją. Wtedy stworzą rasę wybawców, którzy mają uratować nas przed okropnymi najeźdźcami. A to najprawdopodobniej będą reptylianie. I zostanie ogłoszone, że wybawcy są naszymi przodkami, bo my mamy także reptyliańskie DNA i zostanie to udowodnione. I wtedy nastąpi kolejny plan rządu, etap drugi, zaaranżowane drugie zejście Chrystusa. Jak oni zamierzają to zrobić? Wprowadzą osobę, którą wykreowali, tak jak wykreowali Saddama Husseina, Kaddafiego, jak wiele innych osób stanowiących zagrożenie. I wprowadzą tą osobę, której DNA już zostało stworzone metodą inżynierii genetycznej, tak by pasowało do DNA krwi na całunie turyńskim. Ostatnio Izrael udowodnił, że całun jest autentyczny. Znów. Następnie proklamują New World Order jako nowe światowe imperium, a na zakończenie zostanie powołany światowy rząd z nową fałszywą religią. Stewart, czy ty w to wierzysz? Ja w to nie wierzę. Wiem, że tak jest. Okej, jak już to wszystko zrobią, co zamierzają zrobić z nami? W Star Trek pokazana jest Rada, która kontroluje żywe biologiczne stworzenia. Ma komputery kontrolujące. Będziemy zarządzani, zaprogramowani na konkretne funkcje. Cywilizacja nie zostanie zniszczona. Oni stworzą świat robotów kontrolowanych przez nich, gdzie nic i nikt nie będzie im zagrażał. Wtedy osiągną swój cel. Trudno w to uwierzyć, ale nigdy nie wiesz. To już się dzieje. Popatrz, jak reagują ludzie. Cokolwiek się stanie i media podają powód, to oni w to wierzą. To dzieje się cały czas. Globalne ocieplenie, wojna w Iraku, ceny benzyny, cokolwiek się dzieje. Ludzie to akceptują i nic nie robią. Kiedy nastąpi drugi etap? To może nastąpić po zainscenizowanej inwazji kosmitów. To jest scenariusz, który będzie narastał do pewnego miejsca, potem to zakończą. Na całym świecie już coś dzieje się z religiami. Próbują podkopać istniejące religie i zastąpić je czymś innym.
that exists now and replace it with something else. Nawet Watykan ogłosił, że jest miejsce na filozofię New Age w ich systemie wierzeń. Zamierzają utworzyć nowe idole religijne, nowego idola Chrystusa i nowego idola kobiety, księżniczka Diana. Została ustawiona na tej pozycji w Brytanii jako nowa Matka Boska. I krótko po jej śmierci kobieta z Norwegii zaczęła otrzymywać jej channelingi. I Diana powiedziała jej, że jest babką Jezusa, co czyni ją ważniejszą od Maryi. Jest ona świętą babką. No nie wiem. Ona nie żyje. Powiedziała, że jest teraz w mauzoleum w Anglii i czeka, aby ludzie oddawali jej boską cześć. I nie została zapomniana. Ciągle się o niej mówi w wiadomościach, o jej śmierci, życiu. Zawsze coś to podtrzymuje. To samo można powiedzieć o Elvisie Presleyu. To są wszystko ikony. Elvis Presley, Marilyn Monroe, wszyscy ci ludzie mają programujące zapisy dla opinii publicznej. I pewien rodzaj funkcji, którą zasilają w ludziach. Czy twierdzisz, że wszystko ma związek z programowaniem? Tak, cała planeta jest jak mechanizm spustowy. Cokolwiek zrobisz, gdziekolwiek pójdziesz. Napotkasz na coś, co uruchomi, zasili istniejący w Twoim umyśle program. Jeśli pomyślisz o tym logicznie, jeśli rozumiesz kontrolę umysłu, to logiczne jest, że zamiast słów używane są loga. Z określonymi kolorami, które zasilają określony sposób myślenia. Gdy wchodzisz do sklepu, że frazy muzyczne sprawiają, że myślisz w konkretny sposób. Filmy i programy telewizyjne, które oglądasz, są tak stworzone, by dawać napęd Twojemu programowaniu. Czego oni chcą oprócz kontroli? Dlaczego chcą nas kontrolować? Ostatecznym celem tych ludzi, rodzin, jest stworzenie kontrolującego imperium, ostatecznie rozrost do imperium galaktycznego. A Ziemia będzie centralnym miejscem, z którego wyciągną ręce do innych cywilizacji we wszechświecie. Naprawdę próbują stworzyć imperium galaktyczne, które przerośnie wszystko, o czym myśleli naziści. Gdzie można kupić Twoje książki? Na mojej stronie internetowej www.expansions.com. About the book.
on some lecture tours that are coming up. Okay, well, stay with us. Stuart's website, of course, is expansions.com. He'll be with us in just a moment, a little bit more to talk with him about. I want to get your views, though, with him on whether you think he's right on or right off. You're next on Coast to Coast AM. Stuart, what if Tom Cruise... Stuart, a jeśli Tom Cruise ma rację i będzie prawdziwa inwazja? ...and we don't recognize the staged one. Słyszałem o badaniach, w trakcie których okryto obiekty poza Neptunem i Plutonem. Odkryto bardzo duży obiekt i dlatego Pluton został zdeklasyfikowany jako planeta. And that is what led to the reclassification of Pluto as a